Witam Was serdecznie, nazywam się Tomasz Bebel, jestem właścicielem firmy Primo Cafe. Na tym filmiku chciałbym poruszyć temat prądu, zużycia i pytania, które najczęściej zadaje się do mnie. To jest takie pytanie, czy ekspres wyłączać, czy pozostawić włączony przez godzinę, dwie lub cały dzień? Takie zadajecie pytanie. Więc tak, w warunkach domowych jestem za tym, żeby ekspres wyłączać. Dlatego, że nowe jury, mówię o nowych jurach, nagrzewają się dosłownie kilka sekund. To jest mega szybki temat. Mają szybkie procesory, najnowszego typu termobloki i nagrzewają się od tak. Natomiast w starego typu ekspresach one się nagrzewają dużo dłużej, prawda? Natomiast problem polega na tym, że stare jury bardzo często miały dwa termobloki. Takie jury jak Z5, Z7, Z9, Z6, Z10 już nie. Ale te starsze jury serii Z miały dwa termobloki. Model S9, nie mylić z S8, S9, S9 Avantgarde, S90, S95, czyli takie starsze jury miały dwa termobloki. Albo dwa termobloki, były też wersje skala z termoblokiem i na przykład z grzałką taką w litery U. Ale dwie grzałki. Jedna grzałka pobiera 1400 W średnio, a druga 1200, albo 1600, albo 1400, były różne serie. Generalnie takie ekspresy domowe z dwoma grzałkami pobierały 2,4 kW. To jest bardzo dużo, prawda? 2400 W, to jest dużo. Istnieje możliwość, ktoś powie, ale ja mam w menu możliwość wyłączenia tej grzałki. Niektóre ekspresy tak miały, że można było ją wyłączyć, to grzanie drugiej grzałki. Tylko z drugiej strony to po cholerę taki ekspres, prawda? Z dwoma grzałkami. Wtedy to wszystko dłużej trwa. A geneza drugiej grzałki jest taka, że ona jest po to, żeby ekspres był szybszy. Tylko, że widzicie, to ma znaczenie, jak robicie stoka w dziennie, a nie dwie. Bo te 5 sekund, bo tyle mi trwa dogrzanie, no to wy spokojnie poczekacie, prawda? Z kolei w najnowszych jurach z jednymi grzałkami, najnowszych, one są tak szybkie, że to w ogóle nie, to jest dosłownie 2-3 sekundy i robi kawę zresztą. Przepraszam, bardzo szybko. Dlatego też zalecam Wam, jeżeli chcecie kupić ekspres używany, bo często dużo Was kupuje ekspres używany, to kupujcie ekspresy z jednym termoblokiem. Biorąc pod uwagę już wiek ekspresu, powiedzmy model Z5, Z7, to one już mają swoje lata, prawda? I później serwis takich ekspresów, które mają dwa termobloki, jest zawsze droższy i utrzymanie ich, bo idzie więcej prądu. I teraz wracamy do sedna sprawy. Czy warto ekspres wyłączać? Im starszy ekspres, tym na pewno szybciej warto go wyłączać, jak najszybciej, bo żre więcej prądu. Najnowsze jury pobierają bardzo mało prądu ogólnie, bardzo szybko się dogrzewają. Natomiast i po około minucie, jak nic nie robicie, one wpadają w drzemkę, wchodzą taką sobie, mimo że są włączone. Ekspres spada temperatura tam do chyba 50 stopni i tylko jest lekko dogrzewana. To, że dogrzanie jakby jej trwa dosłownie chwilę, ale i tak on działa. On cały czas pobiera prąd. Dlatego ja uważam, że w warunkach domowych, w domu, wyłączajcie te ekspresy. Wyłączajcie. 15 minut niech się wyłączy, jak tam ustawi się, że po 15 minutach zapomnijcie, niech się przepłucze. Chrońmy tą planetę. Wyłączajmy ten ekspres. Część Was powie, no ale on się później płucze, go włączamy. Tak, czasami się płucze, jak go włączacie, trudno, ale to nie szkodzi. Ja jestem za tym, żeby wyłączać ekspres, żeby był wyłączony. Natomiast jeżeli macie ekspres w firmie gdzieś, tak, w biurze, gdzieś gdzie co chwilę robicie kawę, no co 15 minut robicie kawę, to wtedy nie ma sensu go wyłączać. Niech on będzie włączony cały dzień. No i to tyle, tak, jeżeli chodzi o zużycie energii w ekspresach. Takie ekspresy najnowsze pobierają 1,2, 1,4 kW, 1400 W w chwili rozruchu, później już nie, później tylko sobie dogrzewają. Ogólnie są oszczędne te najnowsze jury i w ogóle ekspresy do kawy. Producenci teraz dążą do tego, żeby ta klasa była tam, ta AAA, czyli jaka tam, żeby one jak najmniej pobierały prądu. Do tego to wszystko dąży. Chociaż na przykład moc pomp została podniesiona niektórych na przykład.
No i to tyle. Tak? Króciutko, fajnie, szybko, żebyście wiedzieli, czy wyłączyć, czy nie wyłączyć. Tak jest moje zdanie, taka moja opinia. A jak zrobicie? Jak chcecie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki. Do następnego filmiku. Hej, pa.